królem Polski. No, w 1999 roku z Ameryki mama kupiła Chrystusa Króla. No i tutaj białcyśmy właśnie mieli intronizację i tak od tego się zaczęło. I także co tydzień mamy adoracje takie po godzinie, każdy piątek. Także staramy się chodzić. No i... Śmiało, śmiało. Ale co tam w Ameryce się dzieje? W Ameryce, no nie wiem, bo już 2 lata tam nie byłam. Teraz jak już ta pandemia, no to już nie jeździmy tam, siedzimy tutaj. Ale nie mamy czasu. Mam tam dwie siostry i mamy całą rodzinę właściwie. My tutaj sami jesteśmy i tak. No i, tak. Co oni z tym Chrystusem, powiedz, robią tam? No właśnieśmy byli w Częstochowie, miał być ten wielki obraz wystawiony, no i takie zamieszanie, obraz w zakrystii, myśmy pojechali, miała być msza, ale o godzinie o trzeciej godzinie msza odbyła się taka szybka, bez komunii, bez wszystkiego, czekaliśmy, że o czwartej będzie następna. Obraz był w zakrystii, przynieśli obraz, no to wszyscy czekali, trochę zamieszania, no i resztę obraz do piwnicy. No na 9 lat. Na 9 lat. Byliśmy, później była taka konferencja, też tam miała być w tej kaplicy, tam miał być Chrystus Król wyniesiony, no ale się nie udało, bo nie wpuścili. Byliśmy w jakimś hotelu, takim w holu, w korytarzu, tą konferencję, na chwilę tam msza była. No i później na trzecią będzie w kaplicy obraz wystawiony i wszyscy poszli na trzecią do kaplicy. Poszliśmy do kaplicy, no i nikt nie wie, gdzie obraz. Kaplica zamknięta, no i znowu pojechaliśmy bez wszystkiego. I także teraz my się ucieszyli. I jak... zobacz, teraz Pan Jezus do Was przybył. No właśnie. Po dziewięciu latach. Właśnie my się wybierali tam do Chojnego, ale tak ciężko nam jest, bo my tam w Olsztynie znajomych, no i chcieliśmy jechać do Szczecina, ale tak czas nas trochę nie puszczał, bo imprezyśmy tutaj mieli i tak my byli parę dni tam i no i pojechaliśmy do Swarzewie, to jest nie ten, ta Matka Boża i pojechaliśmy tam, patrzę, no i tam my może ze 3 godziny byli, takiego księdza mamy znajomego ze Suwałk i on nas tam wziął, no i tam byliśmy parę razy z nim. No i siadamy do auta, jedziemy, patrzę w komórce na internecie. Krystyna mówi, że są Chrystus Król tam jest w Swarzewie z wózkiem ciągnięty i właśnie my to oglądali. No i tak my byli zawiedzeni, no bośmy chcieliśmy go odwiedzić, chcieliśmy tam pomóc wam, no ale tak żeby czekali, teraz się skończymy, gdzieś te kontakty nie możemy się złapać. Gdzie przebywacie, gdzie ten, no ale dzięki Marysiśmy się dowiedzieli, że w Białce jesteście. No i Pan Jezus was odnalazł. I sam Pan Jezus przyszedł. Właśnie, tak. Widzicie, wystarczy, że trzeba mieć pragnienie w sercu. Sam Pan Jezus wychodzi. I przyszedł. My chcieliśmy Pani podziękować za gościnę. Naprawdę jest Pani wyjątkowym człowiekiem. Wszystkich nas tutaj dookoła ugościła. Jedzenie, wszystko za darmo, naprawdę przy się mało się... W dużej grupie to taka ja grupka wiem, mało się wyżyli, bo ale... gorzej były objawy przy jednemu, duża grupa była. Ale dzisiaj są ludzie tacy, że łyżki wody ci nie da za darmo na przykład, a Pani od razu obiad, proszę no wszystko jest... sobie i naprawdę. Trzeba pomóc, wy się poświęcać, się chodzicie już prawie cały rok, będzie wnet. To tu Pani Ania no i właśnie. Pan Sławek. Tutaj Pani. To jest dopiero wysiłek, trzeba swój czas i... No i chodzi ciągnąć ten wózek. To ale jest... tak jak mówią, ci Państwo idą jak w Piśmie Świętym jest. Idźcie, nie martwcie się o jedzenie ani o spanie, nie? I tak. Pan Bóg zsyła ich samych aniołów takich po drodze, nie? Że po prostu wiesz się gdzie przespać, czy na kark zjeść. Mówisz tak jakbyś na przykład wczoraj był w Kraśnierzyce. Wyobraź sobie, że tu aniołów nam przysłali wnuka wraz z kolegą ministrantem Antosiem Kubem. Kuba i Antoś ciągnęli aż do samej granicy, do Słowacji. Tutaj Maria ledwo na ostatnich nogach, ale doszła w intencji ojczyzny. W drugą stronę już była odwieziona na wózku, koniki ciągnęły ją.
Ona w jedną stronę ciągnęła, a drugą to już ją ciągnęła. Tak to wygląda. Ale anioły w postaci tych dwóch młodych ministrantów, chłopaków, coś którzy tak pięknie szli i to jeszcze jednakowe konie. Bo wiesz, że jak jest jeden wyższy, drugi niższy, jeden w ten, drugi w ten, a zgrane konie, to jest ważne. Właśnie Marysia mówi, że o 9 wyruszacie, oni już byli pół do 10 gotowi. Denerwują się, co mają zrobić? Ja mówię, no czekajcie, bo będzie telefon. Ale się nie mogli doczekać. Nie mówię, że no weź na auta jedź, może gdzieś po drodze ich spotkasz. Spotka. Ja akurat koło kościoła. Tak naprawdę warunki trudne mać są pierwsze. Ale to żeśmy się tutaj u Buca spotkali. Tutaj u Józka Buca, tak? Pod sklepem żelaznym. No. To i tak fajnie. Bo ja patrzę, ale taki piękny pies, znaczy taki owczarek, kudłaty, taki kuszysty jak niedźwiedź, mówię, o jaki piękny misio, a tu Antoś czy Kuba mówi, że pana to nie jest niedźwiedź, to jest pies, naprawdę. Także tak podejrzewam, że te cepry nie mają pojęcia, jak wyglądają niedźwiedzie. To jest, proszę pana, pies, nie niedźwiedź. Także to był ratunek dla nas i później ratunek był, że Słowaka dostaliśmy, takiego brata Marcela, który specjalnie, można powiedzieć, do nas był oddelegowany, bo poszliśmy poświęcić też jego ojczyznę, bo to jest ważne, że my Polacy mamy takie ambicje, ale to Pan Jezus nie jest naszym tylko królem, ale całego świata, wszystkich wszystkie narody ludzi. Niedawno się do niego przyznała grupa Cyganów, która zaprosiła Maszkowicach zaprosiła na całą noc czuwania i tutaj Hankę pozdrawiają, tylko widzą naszą Anię po drodze, to trąbią, halo! Dzień dobry pani! Pamiętają, Hanie zapamiętają. Myśmy szli od nich kiedyś tam właśnie w niedzielę. Także i jest królem Romów, Cyganów i Słowaków, także mieliśmy okazję, wcześniej na Litwie byliśmy, Pan Jezus nam tak pozasłaniał oczy strażnikom i tam różnym służbom, że nie widzieli nas i przez granicę aż do Wilna jechaliśmy z flagami polskimi, z obrazem na samochodzie i Polacy tam czekali na nas w Ostrej Bramie. Nawet mieliśmy taki znak, taka starsza pani mówi, my tu na was tyle czasu czekaliśmy. To jest tak, nie? Rozalica Lakównie, nie? Jak powiedział Pan Jezus, że które kraje uznają, nie? Jezusa Chrystusa za króla Polski, to przetrwają, nie? I to jest właśnie... Tak jest. Daj Boże! Słowacy, przepraszam. Słowacy, Czesi. Słuchajcie, byliśmy jedną nogą już w Niemczech. Tam, gdzie są Polacy, tam król Chrystusa króla głoszą. Obrazy już chodzą. I w Ameryce za oceanem, i w Kanadzie usłyszałem, i w Brukseli, tu nasza Krysia Kiwacz z Chicago ma informacje, bo do niej spływają. Gdzie Pan Jezus wędruje? Już w tych kopiach obrazu Chrystusa Króla stojny. Także musiał Pan Jezus 9 lat... Ona tu wie już, że jesteście w Białce, bo wczoraj właśnie dzwoniła siostra i mówi, że już jest tutaj w Białce. Tylko też niektórzy... Tylko też jest niektórzy, to dostają też na słowo Chrystus Król, dostają też epizy. Ale niektórzy, ale wczoraj mieliśmy tak wesoło. Kapłani nawet niektórzy. Nie, tym się nie przejmuj. To może właśnie, bo oni w swojej zapalczywości i czasami może nienawiści i z głupoty pełnią wolę Bożą, tak jak Judasz. Wyobraźcie sobie, że pomagają nam w ewangelizacji i tak było. Tak było wczoraj. Ktoś nadgorliwy wezwał policję na nas. Dobrze, dobrze, trzymaj. Ktoś nadgorliwy wezwał policję na nas, że tarasujemy tutaj drogę. Patrzymy, jedzie coś oddali z sygnalizacją, tak jak karetka pogotowia, a to policja. Na sygnale myśleliśmy, ustępujemy drogi, a to oni do nas, zamaskowani, jakby chcieli napad na bank zrobić. Ledwo oczy widać. No i mówią, że tu tarasujemy, że trzeba iść chodnikiem, a chodniki, jak wiecie, jak wyglądają, że tam nawet ciężko w pojedynkę przejść, nie tylko wózkiem. Trzeba było pług mieć. Kawałeczek przeszliśmy, no oczywiście, no pouczenie, że Pan jest tu odpowiedzialny, to proszę, dowód osobisty. Ja tu się porozumiem ze swoim zwierzchnikiem, ojej, jakie przestępstwo to powiedzi. Ale co się okazało? Że po drodze, a to nie, to twoja siostrzyczka,
no, któraś tam trąbiła na warszawskich numerach, że przeszkadzamy. No i no, ta jej wspomniała, co się, że na cmentarz jeszcze zdąży, co tak się spieszysz, kobieto. No i zaraz telefon na policję, że tutaj idą, przeszkadzają. I tak, słuchajcie, ale to, że policja zareagowała, to muszą jeszcze podać informację, notatka służbowa, że idzie Pan Jezus, czyli Pan Jezus jest notowany, notowany jest. Tak samo było na granicy Polski z Białorusią. Trzy razy nas po jednej drodze prowadzali, nie pozwalali nam przejść bliżej przy granicy z Białorusią. Chociaż z pogranicznikami i normalnymi policjantami, wojskiem mieliśmy żaden problem. Różańce od nas zostawali. Tutaj Hania popatrzyła się na tych biednych chłopaków, którzy ledwo nogami powłóczyli, bo większość jest poszczepionych. Bo no, pokręcę, biedni ludzie, biedni chłopcy nie mają siły karabinów nosić. To ich trzeba będzie bronić niedługo. I wyobraźcie sobie, i Hania się pyta, ty, a dostałeś, synku, różaniec? Jak przyszedłeś tu? Ty na wojnę bez różańca przyszedłeś? Jak cię matka puściła, albo żona, albo narzeczona bez różańca? Także dostawali od nas te różańce i przyjmowali wszyscy po drodze. I nie było problemu, ale też jeden się nadgorliwy dowódca policji trafił, że dzwonił aż tutaj do Warszawy, do ministerstwa, że wtargnęliśmy na teren. Chciałem powiedzieć swoje świadectwo, bo nie byłem taki jak teraz jestem, nie? Bo człowiek dawniej tak żył, no tak, a żyje, nie? A teraz po prostu człowiek się zmienił. 6 lat temu mam bazę koło, między Opolem a Wrocławiem. I, robiąc porządki, chciałem podnieść taki duży kamień, może 70 kg ważył taki głaz. I podnosząc go, strzeliło mi coś tutaj z tyłu w pasie, tak kręgosłupie, nie? Zapiekło. Później ledwo do domu dojechałem. Ból taki niesamowity, to się nie da powiedzieć. Jak no, ktoś miał swojego kucha, to wie. Jak leżałem w domu, to na przykład kichnięcie nawet, to, no to tak się sprawiało ból, że chciał, czy po prostu spanie, czy przewrócenie się. Żona mi pomagała wstawać, bo nie mogłem sam wstawać, bo musiałem się na kolana trzymać jedną ręką tego grzejnika i żona mi dopiero pomogła wstawać. Jak już chodziłem, to już było lepiej, ale spanie było najgorsze i wstawanie. I zrobiłem sobie rezonans magnetyczny i z tym rezonansem poszedłem do chirurga. Taki przyjeżdża pan dr Litwor, czyli Litwora z Tarnowa do Nowego Sącza. I poszedłem z nim, żeby zobaczył. On powiedział, że musi być operacja, tylko po tej operacji miesiąc czasu nie wolno siedzieć. Można chodzić i można leżeć, ale nie można siedzieć. Ale ja mam taką pracę, że no, jak poniedziałek wyjeżdżam, to w piątek wracam, cały czas w samochodzie, no i muszę jechać, bo jestem, no, działalność taką prowadzę, co jestem sam, kupuję i sprzedaję, po prostu muszę być przy tym, jak nie pojadę, to nie zarobię. I tak sobie pomyślałem, że na razie nie jest ta operacja, nie? Ale też, jak to mówią, w życiu nie ma przypadków, to jest wszystko zamiast Pana Boga. Też spotkałem na swojej drodze cudownego kapłana, też chciałem za swoich rodziców dać na przeświętą, nie? A on był już ten kapłan, jak to się nazywa, emerytowany i mówi, czy mogę ci zrobić tą przeświętą na grupie ojca Pio w Nowym Sączu? Ja mówię, tak mogę. I pojechałem pierwszy raz na tą grupę, nie? I dzięki, że pojechałem wtedy, do dzisiaj to już 9 lat jeżdżę. Co każda pierwsza sobota miesiąca może przez 9 lat opuściłem tylko 2 soboty. A tak to każda sobota miesiąca to jest właśnie jeżdżę na, właśnie na grupę ojca Giona Modlitwy i no jest coś cudownego. I wtedy po tym lekarzu pomyślałem, nie, za 3 dni było pierwsza sobota miesiąca, pojechałem na mszę świętą do Nowego Sącza. Poszedłem sobie do spowiedzi, generalną spowiedź sobie zrobiłem z całego swojego życia. No to było coś najpiękniejszego, co mogłem zrobić. Życzę każdemu, żeby sobie ktoś zrobił właśnie spowiedź generalna z całego życia. Od dziecka to jest takie uwolnienie. Później po spowiedzi świętej była msza święta. Przyjmując komunię świętą, tak sobie powiedziałem w duchu, Panie Jezu, niech ta Twoja krew i Twoje ciało dotrze do każdego zakątka mojego ciała i uzdrowi moją duszę i ciało. Posługuj się mną dla zbawienia innych. Później wystawienie Najświętszego Sakramentu. Łzy mi tak leciały same, że nie mogłem upanować. Po prostu aż się wstydziłem, że ludzie patrzą. I patrzę na Pana Jezusa, mówię, Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym lekarzem, Ty tylko mnie możesz uzdrowić. Później ksiądz bierze monstrację,
jest, chodzi po całym kościele z Panem Jezusem, błogosławi taką 2-3 ławki. Ja klęczałem tak na środku, ksiądz 30 cm ode mnie stanął. Ja zawsze dawniej to patrzyłem w dół, jak było podniesienie, czy ksiądz błogosławił, to zawsze tak patrzyłem w dół. A wtedy pierwszy raz patrzyłem tak w górę, bo klęczałem się z góry. Patrzyłem w górę Pana Jezusa i powiedziałem: Panie Jezu, wiem, że nie jestem godzien, ale proszę, dotknij mnie tego. I pierwszy raz sama mi ręka poszła, żeby wziąć ornat usłuchawałem. W tym momencie, jak usłuchawałem ornat, no to nie da się powiedzieć, co przeżyłem. Od góry w dół, takie siarki jakbyś się mocno wystraszył, włosy ci w dęba stanęły, że później patrzyłem na głowę, czy w ogóle te włosy stoją, czy są normalnie. I później ciepło takie od góry na dół. Błogosławieństwo, ksiądz później chodzi po całym kościele, błogosławieństwo ogólne mnie nie boli. Żona była wtedy ze mną, kuzynka też idzie na nabożeństwo, ja im opowiadam, no to każdy tak przyjmuje, no ten. Później tydzień nie boli, miesiąc nie boli, drugi miesiąc, trzeci miesiąc nie boli. Poszedłem do księdza, właśnie mówiłem księdzu, mówię, to poczekamy, jeszcze zobaczymy, nie? Po roku czasu daję właśnie świadectwo Jezusa, zaraz tam ojca Piotr. I od tej pory, to teraz mija 2017, to jest 5, i rok, 6-7 lat, wtedy było, to był styczeń. Całkowicie, nigdy w życiu nie podwrócił ten ból, w ogóle nie było. Podnoszę jeszcze więcej, ale to jeszcze nie chodzi o uzdrowienie tego ciała, tylko z człowiekiem coś się stało po prostu całkiem 360 stopni. Nie ten Mariusz. Nie ten, no tak mówią, że po prostu nie, inni mówią, że zgubiłem po prostu, oszalałem. Gratuluję. Dlaczego? To na przykład od 6 lat, codziennie od 6 lat nie opuściłem. Modlę się, nigdy w życiu się dla mnie nie modliłem za to. Za dusze wszyscy cierpiące, za konających, za nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Ofiaruję Komunię Świętą, posty i po prostu no, od tej pory rozdałem około 2,5 miliona obrazków z różnymi modlitwami do Chrystusa Króla, do świętego Szarbela. Polecam też do Matki Bożej, do Płomienia Miłości. Piękna modlitwa jest. Matka Boża właśnie powiedziała, że kto będzie odmawiał tą modlitwę, tam gdzie będzie odmawiana, szatan normalnie oknami będzie wychodził, bo tak słońce nas oślepia, tak samo ta modlitwa oślepia szatana. I po prostu no człowiek się zmienił całkowicie przez to, nie? Dzięki też, że zapoznałem na swojej drodze księdza Andrzeja, który mnie też tak prowadzi mnie po prostu. Bo dawniej jechałem samochodem, to człowiek słuchał muzyki, czy tam mówił tak z kolegami, bzdury po prostu, a teraz cały czas modlitwa, zdrować Maryję, czy on mówi właśnie to. Ofiaruj sobie, jak ci tak samo przychodzi, że się tak chcesz modlić, ofiaruj sobie to za duszę, za konających i dzięki niemu właśnie od 6 lat codziennie właśnie się modlę w tych intencjach i naprawdę Pan Bóg dał gdzieś człowiekowi, że no przez te 3 lata, co się znam jeszcze z księdzem Andrzejem, że doznałem różnych po prostu sytuacji takich, że namacalność, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg naprawdę uzdrawia. Jeździł z księdzem Andrzejem do Chory, tak samo zastawienie tego świętego Szandera. Widziałem takie cuda naprawdę, że no, ktoś miał 5% życia, leżał w szpitalu w Prokocieniu i nie było szans. Jest naprawdę, ale wiara wszędzie, naprawdę wiara. Jak Stasiowa mama, jakbyście widzieli, jaką miała wiarę, to naprawdę jak ona, ksiądz przyjechał, położył ręce na Stasia i mówi: w imię Jezusa Chrystusa nakazuje, aby odeszła wszelka choroba od ciebie, zastawiennictwem świętego Szarbela. Ta matka podbiegła do księdza na kolana, mówi: proszę się pomodlić nade mną. Nie mam sił, mówi, 7 lat temu mąż mi spadł z rusztowania, zabił się. Stasiu chory 6 miesięcy w szpitalu w Krokosinu, nie wychodziła ze szpitala. Jeszcze się opiekowała 30 lat swoją siostrą, która miała schizofrenię, nie? Wykończona była, nie? I po 2 tygodniach mama dzwoni Stasia, Stasiu całkowicie zdrowy. I po prostu, że miałem tą łaskę, dostałem, że mogłem być przy tym i widzieć, nie? Bo tak jak wam opowiadam tu, to możecie sobie pomyśleć, że naprawdę coś mi odbiło, czy coś. Ale jakbyś był, widział, byłby w szpitalu, widział po prostu, to byś naprawdę inaczej to wierzył. I od tej pory po prostu człowiek naprawdę życie by oddał za Boga, bo wierzy to wszystko, nie? I też łaskę taką miałem, że na przykład jeździłem na takie msze, gdzie prowadził ksiądz egzorcysta, nie? Były msze o uwolnienie i uwolnienie, uzdrowienie i uwolnienie. Ja tak siedziałem zawsze, no tak lubię gdzieś tak, żeby w centrum, nie?
Zawsze chodziłem przez zakrystię, bo kościółek mały. Zawsze mnie siostra zakonna puszczała i mówi: witam księdza Grzegorza. Ja mówię: ja nie jestem księdzem, ale ona pięć razy, lepiej pięć razy mówiła: witam księdza Grzegorza, nie? I tak siedziałem. Nie chcecie jeszcze takie dwie minuty opowiedzieć wam o tym? I siedziałem, nie? I ksiądz powiadał, jeden ksiądz egzorcysta odprawiał mszę świętą. Ten ksiądz, co spowiadał, szedł do zakrystii, żeby rozdawać komunię świętą. Nagle jakiś czas tam w zakrystii. Wylatuje ksiądz na kościół: panowie, my polecieli sześciu, patrzymy, leży dziewczynka. Może ważyła 50 kilo, nie? Leży, dwóch trzyma na ziemi. Jak uwidziała księdza ze stułą, to nie da się powiedzieć. Pierwszy raz byłem przy egzorcyzmie, tak? Jak ksiądz egzorcyzm. To naprawdę dawniej jak oglądałem w telewizji, czy tam ten pamiętnik Emilii Ross, czy jak to się nazywa, to myślałem, że to no, nie jest możliwe, że człowiek wierzył, że jest Pan Bóg, ale człowiek tak, no wierzył, że jest diabeł, ale nie w tym stopniu, że naprawdę, nie? I też miałem łaskę, że to widziałem na ten, nie? Bo tak nie wiem, czy byście byliście przy takim, czy nie. Tak? No. To właśnie ja byłem, nas ośmiu było, dziewczynka leżała na ziemi. Ja klęczałem, a mam trochę, 120 kg ważę. I trzymaliście ją? Trzymałem ją za obie ręce. Jeden za jedną nogę, za drugą nogę, siostra zakonna za głowę. No i ten ksiądz poszedł rozdawać komunię świętą, to my sami byli, nie? To jak księdza nie było, to ona była spokojna. Ale mi to coś tak natknęło, że wiedziałem, że diabeł, tak myślę, ciekawo, czy ona nie udaje, nie? Tak pomyślałem. I tak mi do głowy przeszło, że wiedziałem, że diabeł nie lubi, jak się człowiek odmawia różaniec. I mówię do tych wszystkich, nie? A być między nami jeden kleryk, który też na kapłana szedł, nie? Taki nawet mój sąsiad w drugiej wioski. Ja mówię: odmówmy dziesiątkę różańca za Olgę, nie? Olga, Ola, chyba się Olga, ja na imię. Jak my zaczęli mówić: zdrowaś Mario, to naprawdę wtedy już wiedziałem, że to jest diabeł, nie? Jak my mówimy: zdrowaś Mario, to ona normalnie jest 20 centymetrów. Podnosiła się. Podnosiła, oczy wykręcała. Jakby cię chwyciła za nos czy za ucho, to by cię odgryzła. Ale to jeszcze nie. Komunia Święta, ksiądz bierze później wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ksiądz wziął monstrację i z Panem Jezusem przyszedł do zakrystii i zamknął zakrystię i ksiądz odprawiał egzorcyzm, nie? To co wtedy widziałem, to się w głowie nie mieści. Ksiądz po łacinie, po polsku, w imię Jezusa wymieniał tych Beelzebuba, jakieś tam szatanów. Imiona. To imiona. Ona nas do góry z metr podnosiła. Ośmiu chłopów. Normalnie taką siłę miała, że się w głowie nie mieści. A czego nie zapomnę? Głos mężczyzny wydobywał się z tej dziewczynki i do księdza mówi: zniszczę cię. Przez swoją pychę cię zniszczę. Do księdza tak powiedział, nie? I ksiądz tam w imię Jezusa wątpię, i w pewnym momencie tylko dziewczynka zrobiła tak, zakaszlała, nie? Ja myślałem, że ona umarła, bo ja ją trzymałem tu za ręce, ona miała takie te mięśnie naprężone, a nagle tak... Wielkie. A ksiądz mówi: puśćcie ją, nie? Ja tak patrzę na księdza, mówię: puśćcie ją, barimy się, żeby puścić, nie? Bo ksiądz zaświęcił sakramentem Bernardią. Ona oczy otworzyła, patrzy tak dookoła i ona nie wie nic. Pyta się do tej swojej... Co się stało? Pyta się tej swojej pani: i co? Ta pani mówi: wszystko w porządku. Ale ten ksiądz powiedział: to nie wszystko jeszcze, nie? Że jeszcze trzeba powtórzyć. I ksiądz poszedł, ona normalna. Ona nie wiedziała o niczym, nie? Ja się takiego pana pytałem, co starszy był, pan jest ojcem? Nie, ojciec jest na dworze, siedzi w samochodzie, bo ojciec jest ateista, nie? Nie wierzy. Ale i tak to podziwiam, że przyjechał z tą panią 200 kilometrów. Ta pani była z Kielc, nie? A przyjechali do Nowego Sącza 200 kilometrów. A ja mówię: to co się dzieje? Mówi: zobacz pan, nie? Pokazał mi nogę. Miał zgryzione jak pies, jakiego pies podgryzł. Mówi: 3 miesiące temu w Kielcach ksiądz biskup chciał jej zrobić, wierzmowanie było, i chciał jej znak krzyża zrobić na czole. Jak się ujawnił ten demon, diabeł w niej, to co ona tam wyprawiła, mówi: panie, to pogryzłam na nogę. Pogryzła mu samą nogę. Ja mówię: to dlaczego, co to jest, nie? A on, nie wiem, i on wtedy taka pani podeszła do tej mamy, podeszła i powiedziała, że pani córka potrzebuje księdza egzorcysty pomocy, nie? Jeżeli pani chce, mogę zabrać córkę, bo my jeździmy na takie nabożeństwa, co ksiądz egzorcysta. I tak, że ten ojciec, choć nie wierzył, nie? Pojechał z nią, ale był cały czas w samochodzie, nie? Ale ją przywiózł do tego kościoła, właśnie do Nowego Sącza. I ten pan mi powiedział starszy, że
jak dziadek zmarł, że jej dziadek miał tam jakieś czarne księgi, odprawiał tam msze jakieś tam szatańskie, nie? Że ten dziadek zmarł i po tym jak ten dziadek zmarł, że duch tego, no nie wiem czy to jest prawdziwe czy nie, że tak, nie? I to też, dlaczego mówię? Że człowiek też łaskę nam, że to widział, nie? Bo tak się wam mówi, to myślicie, że no jak możesz nie utrzymać dziewczynki, która ma 15 lat, nie? Ale człowiek to widział, nie? I też mogę wam powiedzieć jeszcze 2 minuty, przepraszam, że zabiłem głos, przepraszam. Ale przepraszam, minuty... przepraszam, ale mów. Też mogę wam powiedzieć, że życie pozaziemskie jest zmienione. To znaczy, że dusze wszystko wiedzą, one tu są, nasi zmarli, wszystko wiedzą, nie? Za zezwoleniem Bożym proszą też na przykład o pomoc jakąś, nie? I w naszym domu, jeszcze co mieszkaliśmy w starym domu, to przez 3 miesiące, to co się działo, to naprawdę. Ja się bałem do toalety sam iść. Obce ludzie byli u nas, tak samo widzieli, nie tak, że człowiek sobie to zmieścił czy co, nie? A my dopiero później to odkryli, o co chodziło, bo człowiek na początku nie wiedział, nie? Bo byliśmy no młodzi jeszcze tego, bo to było chyba z 15 lat temu. I mieliśmy podłogę drewnianą i co mi zrobiłam, trzeba tak, otwierają się drzwi, skrzypią, zamykają się, idzie ktoś po podłodze koło ciebie, powie wiatrów, nie ma nikogo, otwierają się tam ostatnie drzwi i ktoś wychodzi i tam dalej. No to byś wiał po prostu, nie? Koleżanka ze żoną już, jak ja jeździłem w trasę, to koleżanka spała ze żoną, bo żona się sama no tak obawiała, nie? To też w pewnym momencie też ktoś otworzył, przeszedł, to ta koleżanka nie wiedziała, co się dzieje. No tak mówi, nie bój się nic, nie? I po prostu ten. Ale to wszystko było tak, nie żeby to straszyć czy coś, tylko dusza potrzebowała pomocy. Ale my na początku nie wiedzieli, o co chodzi, nie? Dopiero później, też rozmawiając z księdzem Andrzejem, nie? Żeby dać nam msze święte gregoriańskie. Daliśmy za tą duszę, bo wiedzieliśmy, kto to może być, bo wcześniej zmarła ta dusza, a że się prowadziła, nie? I po prostu daliśmy nam msze święte gregoriańskie. Msze święte się skończyły od tej pory 15 lat. Nawet stuku nie ma w domu. No też potrzebowała pomocy. No i też człowiek po prostu też nie wierzył, a też nie wierzy, nie? Chwała Panu.